Dzień dobry Państwu, witam w nowym odcinku i zgodnie z zapowiedzią naszym gościem dzisiaj będzie redaktor Agnieszka Gozdyra. Chciałam wszystkim Państwu podziękować, przede wszystkim patronom. Oj, Lolek tutaj nam zaczął szczekać. Marcin? Dobrze, to Lolek sobie szczeka, dobrze. Już Lolek wpuszczony, także jedziemy dalej. Czyli podziękować patronom z Patronite'a. Wszystkim tym Państwu, którzy wspieracie nasz kanał bezpośrednio na YouTubie. Markowi Kubiakowi, Czarno na Białym o Frankach i Stanowi i Barbarze Zadrożny SNB Award. I proszę Państwa, nasz gość, tak jak powiedziałam, Agnieszka Gozdyra i tak właśnie z Marcinem rozmawialiśmy, czy nie utworzyć takiego nowego cyklu, bo coraz więcej pań nas przychodzi teraz do programu i czy może to nie powinien być jakiś taki cykl, żeby to nie było, że to jest jakaś segregacja płci, ale właśnie taki o kobietach, z kobietami, bardziej o nich jako osobach, a niekoniecznie tylko o sprawach politycznych. Co myślicie na ten temat? A ja zapraszam. Agnieszka Gozdyra, Polsat News. 2019 rok był przełomowy dla wszystkich kredytobiorców w Polsce. Wyrok TSUE pokazał, że każdy kredytobiorca może wygrać z bankiem, jeśli tylko jego umowa jest niezgodna z prawem. Nazywam się Kubiak Marek, jestem założycielem firmy Czarno na Białym i od 8 lat pomagam swoim klientom anulować nieuczciwe umowy i odzyskać z nich pieniądze. Jeżeli mają Państwo kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim, w euro, kredyt hipoteczny w złotówkach lub kredyt gotówkowy, już jeden zapis niedozwolony może skutkować tym, że bank będzie musiał oddać Wam pieniądze, a rata znacząco spadnie lub wręcz zostanie zawieszona na czas procesu. Zwrot pieniędzy należy się także w kredytach spłaconych. Skontaktuj się z nami, a dowiedz się, ile bank musi Ci zwrócić. Analiza dokumentów jest bezpłatna. W opisie filmu znajdą Państwo linki na naszej stronie internetowej oraz naszych social mediów. Zapraszam. Dzień dobry Agnieszko, dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Moniko, Pani redaktor. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A ja dziękuję za zaproszenie. Wersal odbawiony. Mamy wersal odebniony. Tak sobie myślałam ostatnio o Tobie, przeglądając X-a, czyli dawnego Twittera, i pomyślałam sobie, że jakaś bardzo jesteś waleczna. Niemożliwe. Ja jestem... Mnie jest mniej na Twitterze. Mniej niż ciebie wcześniej? Czy... Tak. Mniej niż kiedyś, dlatego że miałam różne etapy obecności na... Mhm. Nie umiem się nauczyć mówienia, że to jest X. Ja też mówię jakoś, Twitter, jakoś tak. Mi to nie leży językowo. No. Więc jest mnie mniej niż było kiedyś, na szczęście. Wiesz co, ale jeżeli jest mnie niewiele, a ty mówisz, że jestem waleczna, to w zasadzie wycofuję słowo niemożliwe i mówię dziękuję. Aha, czyli waleczność jest kwestią, ale też mi się jakoś wydawało, właściwie to jest pytanie, czy to jest u ciebie jakby kwestia temperamentu, takiego trochę konfrontacyjnego, czy przekory, czy po prostu no, też pracując telewizji, pracując w radiu też, jest to taka kwestia tego, że no wiadomo, konflikt lepiej się sprzedaje, jest bardziej medialny, trzeba być bardziej też ostrzejszym. Ale to teraz doprecyzuj proszę, o co pytasz. Czy o waleczność, czy o konfrontacyjność, czy o konflikt, o co? Chodzi mi, to wszystko jest jakby w tym momencie jedne dla mnie, ja ci powiem, że w tym momencie, kiedy jesteś dziennikarką, prowadzisz dyskusję, debaty dnia dotyczącą jakichś bardzo takich tam, no albo mniej, albo bardziej tematów, które no, budzą kontrowersje i takich też gości zapraszasz, no więc nie może to być program mdły, tylko rzeczywiście mają się zbijać tam te różne postawy. Wiesz, do czego no? prowadzą mdłości? W ogóle w tym sensie rzeczy mdłe są niedobre. No. Żadne rzeczy mdłe nie są dobre, bo prowadzą na końcu do wymiotów. Mdłości, tak, no. Tak, więc to jest taka moja odpowiedź w środku twojego pytania. Okej, czyli...
Nie chcesz program, być też mdła w takiej sytuacji. Program Debata Dnia jest wyborem najważniejszych tematów. Ja nie do końca się zgodzę z tym, że zapraszam gości, którzy są jakoś, nie wiem, skandaliczni, konfrontacyjni, nastawieni na spór. Raczej wydaje mi się, że na wymianę poglądów. To są w dużej mierze politycy. Zazwyczaj to są politycy, ale w tej chwili ten program jest wydłużony, więc tam się też pojawiają eksperci. Też są takie programy, w których w ogóle politycy są w mniejszości, a pytam o zdanie i o głos ekspertów. Ale jak w ogóle mnie zapytałaś o jakiś rodzaj, nie wiem, waleczności, czy odwagi, czy tego, że ja nie unikam konfliktu, to przychodzi mi do głowy zdarzenie sprzed kilku tygodni, dla mnie bardzo ważne i takie, od którego mi się wręcz robi ciepło na sercu, ponieważ odnaleźliśmy się z moją klasą z podstawówki. Byliśmy absolutnie zgraną paczką, byliśmy bardzo różni, ale trzymaliśmy się razem. Spotkaliśmy się jako ludzie, którzy przekroczyli 50. Wielu z nas widziało się po raz pierwszy od czasów 8B. To myśmy byli klasą B. I usłyszałam wtedy takie zdanie na swój temat od jednej z koleżanek. Ona była zawsze walcząca. Ona zawsze walczyła. I jak mnie teraz o to zapytałaś, to wróciło do mnie to zdanie. Więc ono pewnie oznacza, że niespecjalnie nadstawiałam drugi policzek. A powiem ci szczerze, że pierwszy też nie. Więc i też nie jestem absolutnie osobą, która by specjalnie prowokowała albo która chciałaby konfliktu. No tylko jeżeli ten konflikt do mnie przychodzi, to trzeba mu, uważam, jakoś sprostać. Ale a nie przepraszać za to, że się żyje. Wiesz co? No, bardziej mówisz o pracy teraz już, czy też mówisz o swoim życiu? No, ale jesteśmy w pracy osobami, jakimi jesteśmy w życiu. Niekoniecznie. Ja jestem. Tak, ja nie. No ja tak. Nie? Nie jesteś? Nie, bo jakoś powiedziałabym, no inaczej się zachowuję, kiedy nagrywam z tobą program, no tak, czy z każdym innym z gości. Ja, inaczej z swoim, inaczej rozmawiam ze swoim synem. I myślę, że w programie jestem chyba bardziej spokojna. I nie pozwalam sobie na pewne pokazanie pewnych emocji. Oczywiście, że tak. No. Oczywiście jest tak, że w życiu nakładamy przeróżne maski. Uwaga, to nie znaczy, że jesteśmy sztuczni, tylko że wchodzimy w pewne role społeczne. Czyli inaczej będę się zachowywać w gabinecie lekarskim, inaczej w kolejce po bułki, gdybym stanęła w takiej kolejce. Inaczej będę się zachowywać jako wykładowca uniwersytecki, a inaczej w programie. Niemniej zawsze będę sobą i myślę, że moje najbardziej takie wyróżniające mnie cechy będą wtedy widoczne. Czyli no, na przykład to, że no, mam dość dominujący charakter. O, widzisz? Tak? Na przykład. Już, no. Tak. I taka cecha dochodzi do głosu. To jest to zdanie, które, nie wiem, czy ja o tym mówiłam, pewnie tak, które usłyszałam kiedyś dawno temu, prawie że na starcie telewizji. I to jest jedno z ważniejszych zdań, jakie usłyszałam. Uważaj, bo jest ciebie za dużo. Mam 1,56 m i to zdanie towarzyszy mi od wielu, wielu lat. Ale ja od razu wiedziałam, co ono oznacza. To jest ten współczynnik dziobania u małych kurcząt, który musi być większy, żeby... No tak, ale wiesz, w programach chodzi o to, że naszą rolą nie jest przytłoczenie gościa, tylko pokazanie gościa. Ale z drugiej strony mamy mieć osobowość, która sprawi, że również ze względu na tę osobowość ludzie będą chcieli się włączyć na ten, a nie inny program. Dlatego, że o sukcesie programu będzie decydować kilka czynników i dla każdego z widzów może to mieć inne proporcje. To będzie goście, to będzie temat. To będzie również osobowość prowadzącego. Jak osobowości nie będzie, no to klops. No to klops po prostu. Umiejętność wycofania się i pokazania gościa i nie przytłoczenia go jest bardzo ważna. I jeżeli dziennikarz ma charakter dość dominujący, no to też musi wykonać trochę większą pracę nad sobą, żeby przyhamować piętą
i tego gościa pokazać w pełniejszym świetle, bo nie ja jestem główną bohaterką jednak moich programów. Tak, i to miałam na myśli, mówiąc, że staram się być taka w pracy, jak jestem w życiu. Staram się niczego nie udawać. Staram się... Jestem na przykład osobą dość pogodną, mimo przeróżnych smutnych rzeczy, które się... No, każdemu z nas się przytrafiają, tak? Więc staram się raczej bardziej niż mniej uśmiechać. Uważam, że mam gigantyczny dystans i umiejętność nabijania się z własnych wad i z tego, że popełniamy błędy i z tego, jacy jesteśmy, w ogóle pozwala nam przeżyć, więc dystans albo wszyscy zginiemy, to jest jedno z bardziej prawdziwych zdań, które gdzieś tam krążą. No ale z drugiej strony właśnie, kiedy mówisz o tym dystansie, jak powiedziałaś o tej też dominującej cesze. I jeżeli właśnie dystans i teraz tak, konflikt, Twitter, X. I można powiedzieć, że dzisiaj, już kiedy dawny small talk neutralny, czyli możemy porozmawiać o pogodzie, nikt się tutaj nie pokłóci, nie będzie kontrowersji, to już no, nie jest, wiem. To już nie, właśnie. To na, już Twitterze, nie, na Twitterze? Nie, ale już, nie, to już wszędzie już właściwie. A ty masz u siebie napisane w swoim, jakby swoją charakterystykę, w bio, tak, swoim bio, swoją charakterystykę i tam jest właśnie chociażby to, że kochasz zwierzęta i jesteś wegetarianką. I ostatnie konflikty, które obserwowałam i pewną awanturę, i to nawet jak do ciebie dzwoniłam, to ci o tym powiedziałam, czyli wymiana zdań z redaktorem Warzechą na temat ratowania zwierząt w powodzi przez strażaków. No i powiedziałabym, no nie zauważyłam, żeby któreś z was miało dystans do tej sprawy. Nie jest to sprawa, do której ja mam dystans, bo uważam, że są takie kwestie, w których warto się opowiedzieć, czyli każdy z nas ma pewnie w życiu taką dziedzinę, która jest dla niego szczególnie istotna. Rzeczywiście kwestia zwierząt czy praw zwierząt ma dla mnie znaczenie. Możemy gdzieś tam to, jeśli będzie czas, rozwinąć, dlaczego się tak stało, a nie inaczej. Jest to w dużej mierze kwestia empatii, która generalnie, empatia jest generalnie o tym, że odczuwamy cierpienie istot słabszych. Dzieci, chorych, niepełnosprawnych, zwierząt. Zwierzęta są taką grupą, która jest słabsza, ponieważ prawa zwierząt, no na X-ie mogłabyś przeczytać, że zwierzęta nie mają praw. Są absolutnie na... Jeśli jest szary koniec, to daleko za szarym końcem gdzieś tam jeszcze są prawa zwierząt. Czy sprawa zwierząt, czy kwestia, która dotyczy zwierząt i tego, co ludzie mogliby zrobić indywidualnie i jako tak zwany system, czy jako państwo, żeby nie gnębić tych, którzy i tak mają przechlapane na starcie, bo nie wypowiedzą się we własnym imieniu. I jak przywołałaś nazwisko redaktora, to powiem tak zupełnie szczerze, że ja w ogóle nie mam za specjalnie ochoty się na nim skupiać. Również dlatego, że kiedy ja podałam dalej tę jego wypowiedź ze swoim komentarzem, on się sprowadzał do tego, że niezależnie od tego, co by pan zrobił, to ludzi wrażliwych na kwestie zwierząt przybywa. I nadal się zgadzam z tym, co napisałam ileś tam dni temu. To wiesz co, no, przypadek Łukasza Warzechy, jedyne co dzisiaj bym mogła na ten temat powiedzieć, to, że jak zajrzałam na to, co on pisze, zobaczyłam, co on pisze, to po prostu on się nie zmienił w swoim samozadowoleniu przez lata, kiedy rozmawialiśmy ostatnio. A parę lat minęło. Z ludźmi, którzy są nadmiernie z siebie zadowoleni, jest ten problem, że oni niekoniecznie chcieliby dostrzec innych z ich argumentami i z ich światem. No, ale... I jeżeli Łukasz Warzecha pisze o obrońcach zwierząt, że są to fanatycy, to tu się rozmowa kończy, bo jeżeli dla niego ta reszta świata to są fanatycy, to znaczy, że on nie przyjmie argumentów, ani nie pochyli się w żaden sposób nad punktem widzenia tej drugiej strony.
Więc może po prostu nie trzeba dalej tracić czasu na Łukasza Warzechę, tylko zastanowić się, dlaczego na przykład jak pojawiła się kwestia powodzi i pan premier ogłosił, że należy coś zrobić z bobrami, to musiało minąć ileś dni, w trakcie których naukowcy powiedzieli, że pan premier się myli w kwestii bobrów, ponieważ nie one są winne powodziom, tylko i tutaj można by wymienić iluś polityków, ileś rządów, ileś zaniechań i można by zrobić listę, o którą jesteśmy dzisiaj mądrzejsi, bo na szczęście przez media w ostatnich tygodniach, tych dwóch już, tak? Dobrze mówię. Przetoczyła się dyskusja, która dość merytorycznie, myślę, pokazała, co człowiek zrobił źle i gdzie nawalił. Albo czego nie zrobił. Tak, czy czego nie zrobił. Więc nie ma co zwalać na bobry i dzisiaj w mediach króluje bom od pana premiera, dobrze panie Bobrze, czyli że już teraz raczej na szczęście rząd będzie szedł w tę stronę, żeby te wały powlekać taką siatką, jak będą budowane wały, to będzie tam instalowana siatka, przez którą te bobry nie będą się mogły przekopać, żeby zaszkodzić człowiekowi. Tak? I dobrze, że w wyniku takiej dyskusji i w wyniku tego, że naukowcy, ekolodzy, ci, którzy wiedzą, co robią naprawdę bobry, zostali dopuszczeni do głosu również w mediach, w takich mediach, które mają poważny zasięg, że pan premier dzisiaj postanowił powiedzieć, no okej, dobra, dajmy spokój może tym bobrom, super. Powiedziałaś tutaj o samozadowoleniu redaktora Warzechy. Ja tego jakoś nie zauważyłam, ale no to będziemy dobrze, się tutaj tak, pięknie różnić. Prostu, no. Ale myślę sobie o tym, że pewne właśnie sprawy, pewne konflikty takie, czy różnice, nazwijmy to pięknie, różnice w pewnych poglądach dotyczących zwierząt, dotyczących klimatu, dotyczących wojny na Ukrainie, dotyczących chociażby też pewnych schorzeń, które obejmowały, nie mogę niestety tego słowa używać, bo w telewizji możecie, a my tutaj musimy wyciszać, więc pewnych schorzeń, i które występowały i politycy sobie też tam tutaj nie do końca z tym radzili. Dobrze, to są rzeczy, które bardzo dzielą, różnią. I jest taki trochę, zobacz, zero-jedynkowy sposób myślenia o tym, że jeżeli ktoś mówi, że kocha zwierzęta, bardzo często jest ten argument, że nienawidzi ludzi i że właśnie ludzie są ważniejsi dla nich, znaczy zwierzęta są dla nich ważniejsze niż ludzie. Pojawia się to psiecko, czyli dla ludzi, którzy nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci, a zwierzę jest dla nich jakimś substytutem. No, albo mają dzieci i traktują psa jako też członka rodziny. Tak, też. Bo to nie muszą być ludzie, którzy nie mają dzieci, tylko mają i dzieci, i partnera, i męża, i ciotkę, i babcię, i kuzynów, i mają też zwierzęta. I nawet mówią, że nie tyle mają, co mieszkają ze zwierzętami, które również są dla nich członkami rodzin. Tak, tak to, też. To nie tak musi być wykluczające. I teraz zobacz, że to jest właśnie takie zero-jedynkowe. A trochę to jest też tak, na przykład byłaś bardzo zaangażowana w akcję Stop Łańcuchom, prawda? I tam te wszystkie rzeczy, które nie tylko dotyczą łańcucha, ale też hodowli zwierząt futerkowych, pseudohodowli i innych paru rzeczy związanych właśnie z tą nowelizacją, która trafiła do Sejmu i która mam nadzieję, że pan marszałek szybko się nią zajmie i sprawi, że posłowie zaczną nad tym pracować. No, pan marszałek kiedyś bardzo, jakby marszałek Hołownia bardzo podkreślał to. Napisał właśnie książkę. Tak, właśnie. O boskich zwierzętach, tak, jeśli się nie tak, mylę. Tak, tak. I pamiętam też jeszcze, kiedy pisywał felietony też na temat właśnie myśliwych i tak dalej. Więc no to teraz może czas będzie sprawdzić. Szybko. Ale to sprawdzić i teraz zobaczyć, bo mamy z drugiej strony, mamy PSL, który jest partią ludzi, no, bardziej wsi i do zwierząt jest trochę tak bardziej, powiedzmy, stosunek użytkowy, tak, tradycyjnie. No człowiek w swojej masie ma do zwierząt w ogóle stosunek użytkowy. Ale chciałam o czym innym. Na pewno tak. Tak zawsze było przez wieki, więc trudno, żeby to się nagle zmieniło. Stop Łańcuchom. I
Tak jak jestem za tym i też jestem absolutnie bambistką i bardzo chciałabym, żeby wszystkie wsy, czy to na wsi, czy to w mieście, mogły mieszkać w domu, byłyby zadbane, zaopiekowane i tak dalej. Natomiast właśnie taka sytuacja, którą jakoś ja się tego obawiam, jeżeli będzie duża kara na to, żeby ktoś trzymał psa na łańcuchu, nie będzie to osoba, którą będzie stać na to, żeby poprawić swoje ogrodzenie, czy zrobić je takie, żeby ten pies nie wyszedł, czy nawet zrobić ten boks, który też tak się specjalnie nie różni, jeżeli będzie małym boksem z łańcuchem. Co się stanie z tymi wszystkimi psami? Bo to niekoniecznie będą to osoby, które będą miały taką samą wrażliwość na te psy, skoro trzymają ją na łańcuchu, chociaż też łańcuch łańcuchowi traktowanie też jest różne, bo różne przypadki też widziałam. No, czy jest jakieś myślenie na ten temat, że jeszcze gorzej może być, bo te psy będą gdzieś się trafiały przywiązane do drzewa w lesie, czy coś takiego? Wiesz co, psy trafiają przywiązane do drzewa w lesie już. No, mimo, że jest prawo, które, czy może inaczej, mimo że w obecnym stanie prawnym zwierzęta mogą być, czy psy mogą być trzymane na łańcuchu. I argument, że są ludzie, którzy mają niższą świadomość, albo mniejszą wrażliwość, albo mniej pieniędzy, no nie może być argumentem za tym, żeby utrzymywać stan, w którym można trzymać żywe istoty na łańcuchu. Ale za chwilę to rozwinę, bo oczywiście ja nie jestem osobą naiwną i wiem, że jeżeli jakieś prawo jest wprowadzane, to to nie jest tak, że się budzimy z dnia na dzień w innej rzeczywistości, tylko to jest proces. I oczywiście, że wyobrażam sobie, że prawo w Polsce jest zmieniane i ono jest wtedy bardziej cywilizowane, ponieważ no, tak jak tutaj siedzimy i tak jak zbierałam, i również ja pod nowelizacją podpisy, mówiąc, niektórzy od razu wiedzieli, podpisując mi się pod listą poparcia, a inni, jak tylko słyszeli, o co chodzi, mówili, rany boskie, oczywiście, w ogóle podpisuję. No to panuje dość powszechna zgoda co do tego, że trzymanie żywych, czujących istot na łańcuchu jest, no, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt dobrą praktyką. Dla mnie jest to praktyka haniebna, która stawia nasz kraj gdzieś w złym świetle. Znów staram się miarkować, będąc wierna temu zdaniu, że uważaj, bo jest ciebie za dużo. I wyobrażam sobie jakiś okres dostosowania do nowego prawa. Wyobrażam sobie sytuację taką, w której jest przyjmowane prawo zakazujące trzymania psów na łańcuchach z jakimś okresem przejściowym, w którym państwo też powinno zadbać, żeby znaleźć... Państwo ma pieniądze na przeróżne rzeczy, wydaje te pieniądze czasami w sposób głupi, czasami w sposób rozrzutny. Dlaczego państwo miałoby nie znaleźć pieniędzy na to, żeby pomóc ludziom mniej zasobnym, o to, żeby dostosowali swoje obejścia, swoje ogrodzenia, swoje płoty do tego, żeby to zwierzę mogło żyć w cywilizowanych warunkach. Jeżeli państwo wprowadza prawo, to również oczywiście powinno się zastanowić, czy to prawo ma szansę być respektowane. Jeżeli państwo wprowadziło takie prawo, żeby konfiskować pijanym kierowcom samochody, to potem się dopiero ocknęło, że nie ma do tego przepisów wykonawczych. No, rozmawiamy, to chyba Lolek chrapie, tak? Tak, Lolek chrapie. Wspaniały jest, po prostu chrapie jak... Znudziłyśmy go, mimo że dotyczy to, nie, no, jego nie dotyczy. Uważam, że czuje się dobrze w naszym towarzystwie i się wyluzował i zasnął. Wiesz co, więc ja w ogóle nie lubię bardzo takiego sformułowania, że się czegoś nie da zrobić. Oczywiście, że pewnych rzeczy się nie da zrobić w życiu. Natomiast na dzień dobry jednak mam taki sprzeciw w sobie, jak słyszę, że się czegoś nie da, a szczególnie, że się nie da poprawić sytuacji zwierząt, które są trzymane na łańcuchu, na przykład. No, naprawdę, są kraje, które to zrobiły i one nie są odległe o galaktyki od nas, tylko wystarczy pojechać do Holandii, gdzie rzeczywiście jest tak, że zwierzęta są sterylizowane, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie nie trzeba jakiegoś, nie wiadomo jakiego nadzoru nad schroniskami, bo stają się one umieralniami, przechowalniami i takimi miejscami, gdzie można zdrowe zwierzęta bezkarnie usypiać, bo nikt nad tym nie panuje.
I wszystko to, co jest w tej ustawie, jest rzeczą, są to rzeczy, które mogą sprawić, że będziemy w skrócie miejscem bardziej cywilizowanym, jeżeli chodzi o respektowanie praw zwierząt. Mm. Niezależnie od tego, ile mi teraz osób powie albo napisze, że zwierzęta nie mają praw, albo mają jedyne prawo, żeby być zjedzonymi przez ludzi. Bo ja lubię zwierzęta, ale na talerzu, tak. Bo również, no tak, no to ale... jest, to też jak mi ktoś pisze coś takiego, to sobie pewnie wyobraża, że ja, nie wiem, że mi na przykład sprawia, no, pisze to po to, żeby mi sprawić przykrość, ale nie sprawia mi nic tym. Mm. Nic mi tym nie robi, takim zdaniem, dlatego, że jedyne co robi, to wystawia jakby świadectwo samemu sobie. Mm. I tyle. Więc tak, należy to zrobić i należy to prawo przygotować tak, żeby ludzie, którzy mają wątpliwości, zostali przekonani. Żeby nie zostawić ludzi jedynie z takim poczuciem, że jak spuścisz psa z łańcucha, to zapłacisz, nie wiem, 5000 kary i oni w obawie przed tymi, nie wiem, 5 czy 10 tysiącami kary pójdą tego psa zrobić mu krzywdę albo tak, zostawić go gdzieś w lesie na łańcuchu. Trzeba to prawo wprowadzić w sposób mądry. Mm, ale mówisz tak, żeby przekonać te osoby. Nie wiem, czy to się nie występuje taka przekora i wtedy, że jeżeli właśnie mówi się o tych ludziach, że oni są, nie są wrażliwi, czy no właśnie są w jakiś sposób okrutni albo cywilizacyjnie bardziej zacofani, to już w jakiś sposób wytwarza się w stosunku do nich pewnego rodzaju takie wrogie myślenie i w związku z tym to znowu się staje zero-jedynkowe. No bo ten ktoś by powiedział tak, ale ma większą wrażliwość, może nie ma wrażliwości na psa czy kurę, ale ma większą wrażliwość dla dzieci, czy też dla starych rodziców, czy dla innych ludzi i mniej to się liczy, tak? Nie ma taką wrażliwość wybiórczą, tak? No wybiórczą albo właśnie... No wybiórczą. Wybiórczą. No wybiórczą. No wtedy to jest taka wrażliwość wybiórcza, czyli jestem wrażliwy, ale tylko wobec tych grup. A wobec tych grup nie jestem wrażliwy. Tak? Empatia moja obejmuje tylko takie grupy, a takich nie obejmuje. To jest empatia wtedy, czy co to jest? Czy brak świadomości? Czy to jest wtedy empatia, czy to jest brak świadomości tego, że żywe istoty czują, odczuwają, może nie komunikują się tak sprawnie jak ludzie. Zresztą ludzie też się nie wszyscy komunikują sprawnie. Mm-hmm. Powiedziałabym, że niektórzy się komunikują bardzo niesprawnie albo nieprecyzyjnie, albo chamsko. Ale empatia wobec jednych grup, a wobec drugich nie jest specyficznym zjawiskiem. Ty masz empatię do tych, co się chamsko zachowują? Do tych, co się chamsko zachowują? No. Usiłuję zobrazować, o co mnie tak naprawdę pytasz. Co to znaczy, czy ja mam empatię wobec ludzi, którzy się chamsko zachowują? Czy mam empatię wobec chamów? Tak. Ale to chyba nie empatię, tylko, nie wiem, cierpliwość, ale, tak? Czy co nie, mam wobec no, chamów? Nie, no powiedzmy, że cham, któremu czy mam zrozumienie? Mam zrozumienie wobec chama? Powiedziałaś, że empatia nie może działać wybiórczo. No tak. Więc zapytałam się, czy również będziesz miała empatię do kogoś, kto się chamsko zachowuje, trzyma psa na łańcuchu. Ale to co innego, chamstwo, a trzyma... Jeżeli byłabym osobą, która by odpowiadała za wprowadzenie tego prawa, to zadbałabym o to, żeby oprócz narzędzi prawnych kampania informacyjna czy społeczna, która by za tym szła, nie piętnowała ludzi, którzy trzymają psy na łańcuchu, tylko przemawiała do tych ludzi i zadbałabym o odpowiednie narzędzia komunikacji, żeby przemówić do ludzi, którzy jakby nie rozumie, bo może na przykład część tych ludzi nie rozumie w ogóle, że to jest złe, ponieważ ojciec tak robił, dziad tak robił, pradziad tak robił i panie zawsze u nas tak było. No a jak zawsze tak było, to znaczy, że tak ma być. Na przykład. To jest kwestia czasami, czy często odpowiednich narzędzi komunikacyjnych. To co powiedziałam na początku, że samo prawo, wprowadzenie samego prawa to jest za mało. Oprócz tego muszą być jeszcze inne rzeczy, narzędzia.
narzędzia finansowe, narzędzia komunikacyjne. No, ludzie muszą zrozumieć. Okej, okay, ale powiedziała, wiesz, przecież nie występowaliście w ten sposób, żeby... Ja bym też pewno podpisała, ale nie występowaliście w ten sposób, żeby to była edukacja, tylko żeby to było karane, czyli w związku z tym ci ludzie... No bo tak działa prawo. No, tak, no, w związku z prawo tym... działa tak, że ustala jakieś granice, po przekroczeniu których coś się dzieje. No to co, po co im edukacja, jak oni już tam dostaną, wiesz, jakiś mandat czy coś, tak? Ale, to, ale no nie jest powiedziane, że dostaną ten mandat na dzień dobry, że wchodzi prawo. Ja bym tego prawa, gdyby to ode mnie zależało, nie robiła tak, że wchodzi prawo i następnego dnia dostajesz mandat i proszę spuścić wszystkie psy z łańcucha. Mm-hmm. Bo jesteśmy w Polsce, gdzie wiele, nie wiem, miejscowości, wsi to jest jeszcze też, jak rozumiem, uzależnione od regionu. Tak myślę. No, gdzie wszystkie psy są na przykład na łańcuchu. Mm-hmm. Ja nie jestem naiwna, myśląc, że po wprowadzeniu tego prawa we wszystkich wsiach w Polsce zostaną psy spuszczone z łańcucha. No przecież wiemy, że po pierwsze to tak nie zadziała, po drugie to by było idiotyczne. Mm. Więc nie można tego tak zrobić. Mm. Tylko trzeba to zrobić, to mam na myśli mówiąc, że trzeba to zrobić logicznie, czyli dać ludziom narzędzia i przemówić do ludzi, też przez jakiś czas starając się wytłumaczyć im, dlaczego to jest niedobre. Mm. Mm. Było o tym, że jak ktoś tam właśnie chamsko ci coś napisze, starając się zrobić ci przykrość, to, że po tobie to spływa. Ale chyba nie wszystko spływa, bo zauważyłam, że kiedy, i to też charakterystyczna rzecz, że kiedy wrzuciłam, że właśnie mogą widzowie zadawać pytania tobie i też to było na X-ie. No i to jak to na X-ie, zawsze jest tam dosyć agresywnie, no i tak właśnie, że ci, którym twoje dziennikarstwo powiedzmy nie odpowiada, jest taka część oczywiście, ale pojawiło się coś takiego, co zawsze ma jakby moim zdaniem w kobietę trochę uderzyć, bo raczej mężczyznom się tego nie robi, że a stara panna z kotami i pewno jest nieszczęśliwa, bo nie ma męża i rodziny, no co właśnie jednak na inne rzeczy nie odpowiadałaś, a tutaj miałaś potrzebę... To mnie to rozbawiło w ogóle. Że jesteś bardzo, bardzo szczęśliwą osobą. Mhm. Bo mnie to rozbawiło, bo to jest w ogóle to, co powiedziałaś, że w debacie takiej publicznej w zasadzie nie rozmawiamy o wieku ani o ciele mężczyzn, natomiast rozmawiamy ani o ich stanie cywilnym, ani o tym, czy są ojcami, czy nie są, tylko nadal, mimo że mamy końcówkę roku 2024, rozmawiamy w sposób ocenny o wieku kobiet, o ciałach kobiet, o statusie kobiet. Ale my kobiety też to robimy innym kobietom. Oczywiście, że to... Wiesz co, ale to tak trochę wrzuciłaś nas obie do takiego grona, które to robi. Nie, mówiąc sobie, no jednak jesteśmy kobietami, w związku z tym... Ale to rozumiem, że, jako, że kobiety jako kobiety, tak? Kobiety kobietom, tak. No wiesz co, no bo ludzie bywają niezbyt roztropni niezależnie od płci. Ale to jest to, od czego zaczęłaś, że jednak debatuje się o tym, czy kobieta ma wartość i teraz jest lista warunków, które musi spełnić, żeby dla jakiegoś grona, zazwyczaj jednak panów, kobieta stanowiła wartość, a nie stanowi tej wartości, jeśli nie spełni tych warunków. Być może, nie cofam być może. Najczęściej osoby, które wyrażają takie opinie, nie mają świadomości, że ich opinia, czy ich zdanie nie ma znaczenia dla kobiet, które znają swoją wartość. Mm-hmm. A mnie to rozbawiło, dlatego na to odpowiedziałam, bo wiesz dlaczego? Właśnie dlatego, że to się nadal dzieje. Że to jest takie śmieszne, że to się nadal dzieje, że jest jakiś gdzieś człowiek, który nie ma twarzy, nie ma nazwiska i który jest gotów napisać takie zdanie po to, żeby w sumie co? Że to jest po prostu śmieszne. Dlatego na to odpowiedziałam. No tak, można też teraz śledzić, już może tak już troszeczkę to ucichło. Może to jakby tak włożyłam włożyłaś, w takie... Nazwałaś tak, troszkę. Rodzaj credo, tak? Czy jak zwał, tak zwał. W ostatnich też dniach na scenie pani Beata Kozidrak w jakimś takim autoerotycznym zapale no, wykonała jakiś taniec, który można wyginam śmiało ciało. No i zaczęło się. Zaczęło się też właśnie z jednej strony, no jakby to jest
trochę śmieszne, więc jakieś memy, które z tego powstały, jakieś oburzenie, ale z drugiej strony jacyś obrońcy też tego i że to już jest właściwie... Ja w ogóle stało się przedmiotem jakiejś debaty całkiem taka tak. Serio. I to też tak wydaje mi się, że właśnie no już o co my się kłócimy i jakby czym stajemy, więc to też... No właśnie mnie to też trochę bawi. Czyli trochę bawi, trochę drażni, trochę jestem tym zdegustowana, trochę nie chcę w tym uczestniczyć. To znaczy właśnie w tym, że każda duperela staje się przedmiotem ogólnonarodowej debaty. Straciliśmy taką miarę rzeczy, tego co jest ważne, co jest nieważne. Bo kogoś może taniec pani Beaty Kozidrak śmieszyć, kogoś zniesmaczać, komuś on nic nie zrobi. Mnie to ktoś pokazał, zobaczyłam. Zapomniałam, że to zobaczyłam i przeszłam do dalszych spraw, ponieważ naprawdę nie musimy zabierać głosu w każdej sprawie. Jeżeli powstają sążniste artykuły na ten temat, to uważam, że coś się właśnie wydarzyło dziwnego z nami. Że my w ogóle teraz będziemy się zastanawiać, co właściwie znaczył ten taniec. Znaczył to tyle, że pani Kozidrak tego wieczoru tak zatańczyła i tyle. I uważam, że należy przewrócić kartkę i lecieć dalej. Jesteśmy takim społeczeństwem, które dostaje bardzo dużo śmieci, które zapychają nam głowę. Czyli jesteśmy przebodźcowani. Już napisano o tym, nie wiem, czy dziesiątki, czy setki, czy tysiące prac o tym, co robi z nami internet. O tym, że... Ale to nie tylko z naszym społeczeństwem, bo to myślę, że to jest zgoda, tylko że my żyjemy tutaj, tak, więc tak. Możemy rozmawiać. Czyli studium przypadku mamy tutaj. Studium przypadku mamy tutaj. I wiesz co, no powiem ci tak. Internet jako narzędzie zdobywania wiedzy, pod warunkiem, że potrafimy rozeznać się, co jest wiedzą, a co jest dezinformacją, jest oczywiście wynalazkiem, który ja bym brała, tak? I który biorę, bo w tym uczestniczę, no bo żyjemy tu i teraz. Natomiast nie uważam, żeby prawem konstytucyjnym każdego i takim prawem, które każdy powinien mieć zapewniony, byłoby prawo do brania udziału w dyskusjach w internecie. I to uważam, że należy jakoś zreformować. I oczywiście od razu robię tutaj uwagę dodatkową taką, że to się zapewne nie stanie, albo że mam bardzo nikłe nadzieje, że to się stanie, a stać się powinno, ponieważ nie jest ograniczaniem wolności na przykład sprawienie, czy nie byłoby w moim rozumieniu ograniczaniem wolności sprawienie, że tylko ludzie, którzy się, nie wiem, na przykład logują przez profil zaufany, żeby brać udział w dyskusjach, mogą w nich brać. Nie uważam, żeby ludzie, którzy są totalnymi anonimami, powinni brać udział w dyskusjach w internecie. Ale co to znaczy, kto ma decydować o tym, że ktoś jest anonimem, czyli nie jest... No, na razie ta osoba decyduje o tym, że jako anonim może wejść i cię obrazić. Ale anonim, czyli w sensie bez nazwiska, w sensie, że nieznana osoba? No bez nazwiska i bez twarzy, tak. A w tym sensie anonim. Tak. No to anonim, czyli nie wiesz, z kim rozmawiasz, a ten ktoś wylewa na ciebie zawartość nocnika z rana albo pod wieczór. Tak? Czyli wiesz, no, to jest tak, że jak ktoś z nas wchodzi do restauracji czy do klubu i robi tam trzodę, to zostanie z niej najprawdopodobniej wyprowadzony. Tak. Czyli natomiast przyzwyczailiśmy się do tego, że w debacie publicznej w internecie, w tak zwanych mediach społecznościowych musimy tolerować chamstwo i hejterów, no bo tak. Bo taki mamy świat. I uważam, że nie powinno tak być. Niezależnie od tego, ile osób napisze, że na wzór koreańsko, północno-koreańsko, chińsko, nie wiadomo nie, jaki pan jeszcze. Teraz pan chce, powiedział o tym. Chce ograniczyć czyjeś prawa. Nie chcę ograniczyć czyichś praw. Chcę wprowadzić zasady, chciałabym wprowadzić zasady, które sprawią, że wiesz co... Wiadomo, kto dostał to narzędzie. Jeżeli dostaną to narzędzie... No mamy profile zaufane. Dlaczego nie możemy się przez profile zaufane zakładać kont w mediach społecznościowych? Dlaczego nie możemy tego co robić w taki sposób? Temat?
Ja tak uważam, że na przykład założenie tak profilu zaufanego, który zresztą w tej chwili bardzo wiele osób ma, i zakładanie kont w mediach społecznościowych wyłącznie poprzez profil zaufany sprawiłoby, że hejterzy by przyhamowali, ponieważ nie zlikwidujesz, Monika, inaczej hejterstwa i hejterów, niż pokazując ich twarz. Ponieważ człowiek, który ma ukrytą twarz i ukryte dane i który jest chamem, z definicji staje się natychmiast bardziej odważny. Przy czym dla mnie odwaga jest czymś pozytywnym. Więc on się nie staje odważny, tylko on nabiera animuszu. Jedynie odkryta twarz sprawia, że ludzie, że niektórzy ludzie czują hamulce. Na pewno tak jest, że też coś, co dzieje się w sieci, niekoniecznie stanie się w normalnym życiu. Ktoś nam pewno w oczy pewnych rzeczy to też, mam prawda, myśli. Nie powie. Ale nie, no ktoś też może nam ubliżać nawet z imieniem i z nazwiskiem, tylko będzie to w sieci, a nie nie być anonimem. Może, ale wtedy jest przynajmniej większa szansa, że możesz dochodzić swoich praw. Mhm. Bo w tej chwili już słyszę, że politycy myślą nad czymś, czy prawnicy, co miałoby się nazywać ślepym pozwem i miałoby ułatwiać dochodzenie swoich praw również w takich sytuacjach, kiedy nie wiesz, kto narusza twoje prawa w internecie. Ale po pierwsze, droga do tego daleka, po drugie, ustalanie takiej osoby, po trzecie, policja cierpi jednak na braki kadrowe, zanim ktoś będzie chciał ustalić, namierzyć, to lata miną, a nic się nie wydarzy. Ja, jak dzisiaj o tym mówię, to pewnie bardzo wielu ludzi, którzy obejrzy tę rozmowę, stwierdzi, że ja proponuję coś absolutnie w tej chwili. No, zamordyzm totalny. No nie, no naprawdę nie uważam, żeby prawo do bycia chamem, do bycia anonimowym chamem w internecie było naszym prawem konstytucyjnym. Ale można banować też takie osoby. No. A, okej. Okay. No, jak to już... A, rozumiem. No to wiesz, no fajnie. No, czyli po prostu udawajmy, że tego nie ma. Udawajmy, że ludzie wszyscy to znoszą dobrze i że na przykład, nie wiem, no... że 16-letnia dziewczynka nie popełniła samobójstwa, bo ją dojechali w sieci. I w życiu realnym też. I to jest takie coś, co właśnie zamyka usta, bo już wtedy nie ma dyskusji, bo dziecko się i że to no jest tak. No więc no. Trochę to jest manipulacja, ale... Ale czyja moja? Tak. A dlaczego? A nie, ale to powiedz mi dlaczego, jeżeli no bo jeżeli używasz argumentu emocjonalnego... Z życia, emocjonalnego... To nie jest argument emocjonalny, to jest argument z życia, to się wydarzyło. Ale działa na emocje. Już w tym momencie nie można powiedzieć czegoś takiego, że no dobrze, ale może ta dziewczynka i tak była bardzo jakoś tam delikatna. Szukać, jaka była... To była 12-letnia dziewczynka, która... 16 chyba. Która, to była 12-letnia dziewczynka, kiedy zaczął się hejt. I hejtowana przez 4 lata. Więc 12-letnie dziewczynki z definicji mają dość delikatną konstrukcję. Ale wiesz, tutaj moje więc to znaczy, więc internet, więc internet, już więc i... internet, Monika, który sprawia, więc internet, który sprawia, że można w nim bezkarnie dojeżdżać ludzi, zorganizowane tak jak dzisiaj, jest złym miejscem i należy sprawić, żeby to miejsce było lepsze. Tak uważam. To teraz a propos wiedzy, którą daje internet. Zajrzałam sobie, nie wiem, kiedy zaglądałaś do swojej Wikipedii. No Jezus, nie wiem, bo nawet ja jej nie zakładałam tego hasła. A to nikt go nie zakłada. To nikt nie zakłada chyba. Znaczy są może osoby, które zakładają. Ja też nie zakładałam, ale ktoś tam jest, kto... I co tam jest ciekawego? Już ci mówię. I przeczytam też, żeby Państwo też usłyszeli, że bardzo szybko tam ktoś definiuje. Ja na przykład już tam tylko ta brunatna księga natychmiast to się już pojawiło. I już do prokuratury, że jestem podana przez tamten Instytut Monitorowania tamtych zbrodni. Już raz i tak dalej, za zaproszenie Grzegorza Brauna. Natomiast ty, w twoim przypadku, przy poglądach, no to tam jest tak, jakieś tam są. I teraz tak, we wrześniu 2020 dołączyła do krytyków środowisk LGBT. Oraz, i teraz możemy się domyślić, oraz stowarzyszenia Stop Bzdurą, czyli chodziło o pana Margot. A to rozmawiałyśmy wtedy. Tak. O tym. I poddawanego wówczas inwigilacji przez policję. Więc ktoś był inwigilowany przez policję, a ty go
Jeszcze dołączyłaś do krytyków tego. A feministki atakowałaś za sprowadzanie kobiet do roli suki. Więc, aha, i jeszcze w kwietniu 21 jej pochwalny komentarz do ogłoszenia poszukujących pracy 14-latków spowodował, że działacze lewicowi z pisma Krytyka Polityczna oskarżyli ją o agitowanie na rzecz niezgodnym z prawem pracy młodocianych. Natomiast publicyści prawicowi chwalili ją za promowanie. No w takim uproszczeniu, tak. Kilka zdań uproszczeń takich na ten temat. No, ale jak już jest, to wiesz, właśnie mówisz, że właśnie jakaś tam wiedza i też jesteś... No, jakby, jest i, wiedza, no tak, i zamknięta jesteś już jakby do kilku takich rzeczy, aż się dziwię, że nie znalazło się, że również prześladowałaś panią Maję Heban, która wyszła u ciebie z programu wiesz co, z Kają Szulczewską. Tak jak mówię, no, ktoś tworzy to hasło i uaktualnia. Ja rozumiem, że tam są odnośniki do stosownych tam artykułów gdzieś w internecie, czyli każdy, kto będzie miał ochotę, to sobie, to sobie jeśli będzie miał ochotę. I każdy chyba może do tej Wikipedii cię wpisać różne rzeczy też. No bo Wikipedia nie jest precyzyjnym źródłem wiedzy, o czym też nie wszyscy wiedzą, że Wikipedia nie jest precyzyjnym źródłem wiedzy, że hasła mogą tworzyć tam różni ludzie, że społeczność tworzy te hasła, że te hasła są modyfikowane, że to, że jakieś hasło jest obecnie w jakimś kształcie, to nie znaczy, że to jest wiedza stuprocentowa, która już zostanie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie czerpiemy wiedzy z Wikipedii, tak w dużym skrócie, bo tam oczywiście można znaleźć rzeczy prawdziwe i takie, które są co najmniej dyskusyjne, albo należy je dalej zweryfikować w źródłach pewnych. To są rzeczy, których należałoby uczyć w szkole. Czyli jak zdobywać, które źródła są wiarygodne, gdzie szukać wiedzy, w jakich książkach, książkach, to o czym ja mówię, w jakich czasopismach, jakie portale są wiarygodne, jaka dziedzina ma jakie wiarygodne źródła, bo też źródła medyczne to jest wiadomo, że na przykład Lancet, tak? A nie wszystkie pisma, czy nie wszystkie portale, które wrzucą jakieś hasła medyczne. To są rzeczy, które powinny być, myślę, w którejś klasie powinny wjechać do podstawy programowej. Jakby zgadzam się z tobą jakby tutaj bardzo, ale o tyle, że nigdy nie wiadomo, że właśnie internet stał się takim narzędziem w rękach też pewnych ludzi i pewnego rodzaju mainstreamu, który też nie zawsze, bo czasami po prostu się kieruje jakimiś partykularnymi interesami jakiejś grupy społecznej, czy politycznej, czy no bo jak coś jest potężnym narzędziem, to każdy chciałby je mieć. No i wykorzystywać wedle swoich, do swoich celów. No właśnie. No i w związku z tym też może to być wcale też nie coś, co będzie obiektywną prawdą, bo już dzisiaj nawet medycyna przestała być w jakiś sposób obiektywna, tak? Bo są wielkie firmy farmaceutyczne i też nie można powiedzieć, że wszystko będzie taką spiskową jakąś tam No tak, teorią. Ale rozumiem, że korzystamy z leków, tak? No oczywiście. Z antybiotyków, jeśli jest taka potrzeba, czy... Tak, ale to są też różne rzeczy. Czujesz, że za chwilę wjedziemy na temat szczepień, więc tak, no tylko powiem, że tak, korzystamy także ci, którzy którzy kierują się nauką, korzystają także, cofam słowo wierzą, proszę Państwa, ci, którzy kierują się nauką, tak, korzystają także ze szczepień, jeśli... Och, tam są też różne, ale to już do tej drugiej części naszej, gdzie będą nasi... Domyślam się. To co, ja myślę, że Agnieszko, byśmy może tę część takiej naszej rozmowy zakończyły i przeszłybyśmy do drugiej części, czyli zerkniemy sobie na pytania od widzów i na te pytania Cię poproszę, żebyś odpowiedziała i to już będzie w następnej części rozmowy. Okay. A ja bardzo Ci dziękuję za tę część. Ja dziękuję. I dziękuję oczywiście Państwu za uwagę. Jak zwykle czekam, i chyba czekamy, prawda, na komentarze, co Państwo myślicie na temat tego, co... Na temat tego, żeby na przykład nie każdy mógł fikać w internecie. Nie, w internecie każdy, ale czym innym są dyskusje i wymiana poglądów i możliwości. Czyli wypowiadać się, może korzystać, ale znaczy nie, no ja, żeby, to może doprecyzujmy. Nie, nie zamierzam zamknąć
żadnym grupom dostępu do treści, jakie są w internecie, ale kwestia dostępu do sekcji komentarzy czy do sekcji dyskusji i do zabierania głosu powinna być wymyślona na nowo, moim zdaniem. Czyli nie dla każdego. Powinna być, no, wiesz co, no nie dla każdego. Tak jak mówię, pijany człowiek, który rozrabia i rozdaje kuksańce, nie wejdzie do restauracji. Wydaje mi się to dość takim logicznym porównaniem. Żadna z nas nie chciałaby też gościć w domu kogoś, kto by nas bez powodu, znaczy w ogóle co znaczy bez powodu, kto by nas obrażał, kto by łamał jakieś normy i zasady dość powszechnie przyjęte, albo nasze normy i zasady, jeśli to jest nasz dom. No nie chciałybyśmy kogoś takiego gościć u siebie. Nie przepada, tak? Znaczy, każdy, każdy ma swoją, swoją barierę, swoją granicę. Tak mi się wydaje. No i jestem ciekawa, co Państwo. I jeszcze raz dziękuję bardzo. Czekamy na Państwa komentarze i oczywiście szczególne podziękowania dla tych, dzięki którym program istnieje, czyli patronom z Patronite, tym, którzy wspierają nasz kanał bezpośrednio na YouTubie, Markowi Kubiakowi, czyli Czarno na Białym o Frankach i oczywiście Stanowi i Barbarze za Drożny SNB Award. I zapraszamy na drugą część.